Dzisiaj suwalski sanepid poinformował o 20 potwierdzonym testem przypadku zakażenia wirusem na naszym terenie. Spośród 20 osób, u których od początku pandemii potwierdzono zakażenie wirusem z Wuhan, 4 osoby już wyzdrowiały. Pozostała 16 to przypadki tak zwane aktywne. W tej 16-osobowej grupie jest 12 osób będących mieszkańcami Suwałk. Pozostałe 4 to mieszkańcy powiatu ziemskiego. 3 osoby leczone są w warunkach szpitalnych. Jeden mężczyzna w placówce białostockiej, 2 osoby w suwalskim szpitalu. 2 pacjentów to suwałczanie, 1 osoba mieszka na terenie powiatu ziemskiego. W grupie zainfekowanych jest 3 dzieci. Dzisiaj zdiagnozowane 3-letnie dziecko wraz z rodzicami mieszka poza miastem. Zakażenie potwierdzono nie tylko u malucha. Wcześniej pozytywne wyniki testów uzyskali jego rodzice i dziadek.